Cześć! Ten materiał dotyczący gry Holi Festiwal Kolorów pierwotnie zaplanowany był jako część vloga numer 6, na którego zresztą Was serdecznie zapraszam, ponieważ tam będziecie widzieć przebitki z grania w ten tytuł. Stwierdziliśmy jednak, że wydzielimy ten materiał jako osobny filmik, abyście mogli w kilku minutach posłuchać, jak prezentują się zasady gry Holi i jakie są moje wrażenia właśnie z tej gry. Dlatego też na początku właśnie tego filmika nie ma żadnego przywitania, a na końcu nie ma żadnego pożegnania, dlatego że właśnie był taką wydzieloną częścią. Miłego oglądania. Jak widzicie, zmieniłam trochę kadr, a przed sobą trzymam pudełko gry Holi Festiwal Kolorów, bo właśnie parę słów chciałabym Wam powiedzieć o tym tytule nowości od wydawnictwa Muduko. A przy tym stole będzie mi to prościej, dlatego że w środku mamy ten oto charakterystyczny komponent, czyli trójwymiarową planszę. Widzieliście już ją w przebitkach, widzieliście pewnie pełno w sieci, bo to jest bardzo fotogenny komponent. Więc powiem Wam parę słów, co mi się w tej grze podoba. To jest gra logiczna, więc na starcie już ma u mnie plus, bo ja takie tytuły po prostu bardzo, bardzo lubię. Dodatkowo jest grą nietuzinkową, charakterystyczną właśnie przez tą planszę, wymuszającą nieco inne to przestrzenne myślenie, więc tu już jest też zdecydowanie plus. Ogólny koncept tej gry jest taki, że będziemy zagrywać karty, każdy ma ten sam zestaw kart. Te karty pokazują nam różne układy proszku, holi, czyli naszych żetonów, które będziemy rozsypywać. Takie mamy właśnie żetony, je będziemy rozsypywać na każdym z tych trzech poziomów. Zagrywając kartę, obracamy ją sobie dowolnie jak chcemy i musimy wyłożyć te żetony właśnie w tej konfiguracji, jaką ta karta przedstawia. Zawsze nasz pionek, który na początku jest na dolnym poziomie, ja sobie wezmę ten mój zielony, skoro zielone karty pokazuję, możemy tym pionkiem się przemieszczać po to, żeby móc właśnie te układy realizować. I oczywiście są zasady związane z wykładaniem tych żetonów, bo nie możemy wyłożyć żetonu na pole, gdzie już jest inny żeton, ale będziemy bardzo chcieli dążyć do tego, żeby zrzucić żeton na przeciwnika, czyli tak tą kartą pomanewrować, tak się ustawić dobrze właśnie na tym poziomie, żeby móc trafić naszym żetonem innego gracza, bo to nam daje punkty. Więc zagrywanie kart, które są po prostu takim tetrisowym układem, i w próbowanie wpasowania się w to, co się dzieje już na danym poziomie, gdzie się tutaj wcisnąć, jak zaczynają się pola zapełniać, jak się ustawić, żeby trafić innego gracza, to mi się tutaj bardzo, bardzo podoba. Druga rzecz to jest właśnie ta kwestia samej tej konstrukcji, czyli tego, że jak już na dole zaczyna się zapełniać, no to kombinujemy, jak pójść na górę. Jest tutaj jeden sposób, czyli po prostu nasz pionek musi być otoczony żetonami, żeby mógł pójść wyżej, i będziemy wskakiwać coraz wyżej i sypać tam również nasze żetony proszku holi. I to, co mi się podoba właśnie w związku z tym wchodzeniem na kolejne poziomy i sypaniem naszych żetonów, to jest to, że kiedy spiemy proszek, kładziemy go oczywiście zagrywając te karty, które wcześniej widzieliście, to musimy zerkać, czy na tym samym polu piętro niżej, to pole jest zajęte, czy nie jest zajęte. Jeżeli jest puste, to ten żeton, który wyłożyliśmy, spadnie. Takie, wiecie, przyciąganie ziemskie, grawitacja tutaj działa. Jeżeli stałby pod spodem, dokładnie w tej samej linii, co nasz pionek, stałby pionek innego gracza, to również by oberwał, czyli by dostał właśnie naszym żetonem, naszym proszkiem holi. Natomiast jeżeli byłby pod spodem już leżący jakiś inny żeton, to nasz żeton wyłożony nie spada, no bo już pod spodem coś jest. Więc przy tych kolejnych poziomach zaczyna się już takie fajne patrzenie, co jest pod spodem, jak się tutaj ułożyć, nie tylko wpasowując się w dany poziom, ale też patrząc, co jest piętro niżej. Trzecia rzecz, która mi się tutaj podoba, to są karty zmieniające naszą bazową rozgrywkę. Pierwszą możecie zagrać na tych podstawowych zasadach, ale później już lepiej grać z tymi właśnie kartami. Mamy karty punktacji, to jest taki dosyć, widzicie, taki pliczek pokaźny. Mamy karty punktacji i zasad. Na całą jedną rozgrywkę zawsze sobie wybieracie jedną kartę zmieniającą zasady.
a dwie karty zmieniającą punktację. I pod to zaczyna się po prostu granie, więc nie tylko te bazowe zasady punktowania i rozsypywania tego proszku, ale też właśnie kombinowanie pod kątem tych nowych zasad i nowego typu punktacji. Więc to jest trzecia rzecz, która mi się podoba. Czwarta rzecz, która mi się podoba, to jest ogólnie czas rozgrywki i jej dynamika, bo każdy zagrywa po jednej karcie, wykłada te swoje żetony, może z leciutkim momentami downtime, kiedy mamy już tutaj sporo dziejących się rzeczy na planszy i próbujemy wpasować się tymi kartami i nic się nie da i musimy kombinować, jak się jednak ustawić, jakiś żeton może zebrać, żeby móc wpasować tą kartę. Zaczyna się tutaj wtedy troszeczkę takiego kombinowania większego. Natomiast ogólnie jest to gra rodzinna plus, która jest sprawna w całej tej swojej rozgrywce. Więc nietuzinkowa, gra logiczna, Holi Festiwal Kolorów, dla mnie zdecydowanie na plus. Thank you.